Niech będzie. Laszczyk, idziemy spać. W sensie grać. Bawi cię to? Witam. Uwaga. Dobry wieczór, witam. Witam damską drużynę, dobry wieczór. Ty, same kobiety w kinie. Co jest? Dobry wieczór, witam państwa w programie Awantura o kasę. W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie. Aby zdobyć tak, mistrzostwo, trzeba rację. Mieć doskonałą wiedzę, żyłkę do hazardu, nie bać się ryzykować i trzeba mieć również najmocniejszą drużynę, ponieważ awantura o kasę to pojedynek. A trzeba wychylić małpkę pod studia? Uczestników, którzy zdecydowali się zagrać ze sobą w naszej bo grze. Wydaje mi się, że uczestnik jeden to zrobił. Trzy drużyny po czterech graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, że poszczególni członkowie uzupełniają się wiedzą. Każdy jest mocny w innej dziedzinie. Poznajmy naszych graczy. W drużynie niebieskiej. Jaka gra dzisiaj? I dalej ta sama. Stanisław Duma, mechanik samochodowy z Krynicy. Radosław Drzewiecki, inżynier telekomunikacji ze Szklarskiej Poręby, kapitan drużyny. I Agata Idzior, maturzystka z Poznania. Co? Na zielonych to Ewelina Karaś. Teraz matury, o. Ty, ona, to ile ona ma? 19 lat, tak? A on? Oni są w tym samym wieku? I Agata Idzior, maturzystka z Poznania. Drużyna zielonych to Ewelina Karaś, studentka stosunków międzynarodowych z Nowin. Andrzej Wąchocki, przewodnik turystyczny ze Strachowic. Krzysztof Gerc. Przewodnik turystyczny ze Strachowic. Strachowice. Zobaczmy, ile ludzi tam jest. Zobaczmy, po czym on oprowadza. Historia. Z 1305 roku to jest miejscowość. Ile tam ludzi jest? Strachowice, Wrocław? Co to? Są po osiedlu oprowadza? Co on w dupę po osiedlu oprowadza ludzi? Starachowice? Starachowice. Ty, jest takie coś. Dobra. Mówię ci już, ile ludzi jest. Jak się dowiem. 50 ludzi. Co to za miasto? Ty, był tam ktoś kiedyś? Urzędnik państwowy z Wrocławia, kapitan drużyny i Julian Biernacki. Ktoś tu śmierdzi. W drużynie żółtych mamy same śmierdzi mi tu coś. Wilk, pani domu z Lublińca. Agnieszka Hadrzyk-Górska, studentka ekonomii. Pani domu? Jakiego domu? W sensie jeden przychodzi do głowy. Ale to wtedy się inaczej mówi. Ewa Wilk, pani domu z Lublińca. Agnieszka Hadira-Górska, studentka ekonomii z Dzierżoniowa. Katarzyna Misiura, studentka Akademii Rolniczej z Wojcieszyc, kapitan drużyny. I Anna Tomaszewska, urzędniczka z Legnicy. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Ta drużyna, gramy, która wygra, przejdzie do ty, finału. Nie ma czegoś takiego jak Starachowice. To pojedynek zwycięskiej drużyny z tak zwaną drużyną mistrzów. Oto przygotowana dla nich loża. A w dzisiejszej awanturze o kasę witamy nowych mistrzów, którzy wygrali poprzedni program. Witamy państwa. Łódź też się istnieje. Dobra, oby odpadli, bo już mnie irytują. Czekam na dobrego slota z mistrzami. Panie Przemysławie, jak się panu podoba loża mistrzów? No, zupełnie inna perspektywa. Tak jest. Ja mam nadzieję, że wy zagrzejecie miejsca w loży mistrzów już się dłużej niż wasi poprzednicy. Zobaczmy, jak wyglądała finałowa rozgrywka w poprzednim programie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i żeby nam się lepiej licytowało, kiedy to było, pamiętacie to? Do puli. Słucham państwa. Jezus Mario. 2000. Niebiescy 2000. 2000 po raz drugi. 2000 po raz 200, mistrzowie. 200 po raz drugi i 200. 2300. 2300 od niebieskich. 2300 po raz drugi i co dalej? Nie wiem, czemu ten mistrz się licytował. Trzeci. Jak już wlazł za 2K. Na którym kontynencie znajduje się
Ayers Rock, czyli Stara Skała. Australia. Na pewno jesteś. Nasza odpowiedź brzmi Australia. Najsłynniejsze miejsce kultu aborygenów. W Australii! Kończą program, mając na koncie aż 15 100. Tak, mamon może być. Powitamy w loży mistrzów w następnym odcinku. Gratulacje! Ale to był taki skam z tym pytaniem według mnie. Tak więc witamy w loży mistrzów. Państwo zarobili w poprzednim programie. Ale dobrze, bo tamtych nie lubiłem. To są pieniądze tylko za jedną rozgrywkę, a w naszym programie nie ma limitu wygranych. Panie Przemysławie, jaka dzisiaj będzie gra? Czy są aborygeni na czacie? Tak. Bardzo rozważnie. Dzisiaj będę grał dużo ostrzej. Dużo ostrzej. Ej, widzę. Co? Ostrzej, o dużą kasę. Na to liczymy, będą duże emocje. Życzymy Państwu powodzenia w grze. Tak więc mistrzowie w finale zmierzą się z jedną z naszych trzech drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli wygrają, dalej pozostaną mistrzami. Spotkamy ich w następnym programie w loży mistrzów. Ja pierdzielę, ja nie umiem czytać. Nowej drużynie. Rozpoczynamy pierwszy etap. Drużyna niebieska, Spin, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. A oto jest koło, na którym mam 31 kategorii pytań. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Spin. Kiedy podam kategorię, przystąpią Państwo do licytacji. Drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 8 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna przejdzie do finału, która po 8 pytaniach będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Ty, kobiety wygrają? Jakie mają szanse? 4 kobiety w jednym teamie są. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Rzuci 100. Rzuci 200. Nie było mojego pytania. Już mam. Od każdej wziąłem. Rzuci 300. Zieloni? 400. Niebiescy? 600. Rzuci 700. Rzuci 700. Kto da więcej? Żartuję, ja im kibicuję. To był żart. Ja kibicuję tym paniom czterem. I 700 po raz, już nikt nie da więcej. 800. 800 po raz drugi i 800 po raz. 900. Mam 900. 900 po raz drugi. Kto przelicytuje kobiecą drużynę żółtą? 900 po raz. I trzeci. Kogoś mi przypomina tamten. Drużyna żeńska wygrała tę licytację w puli pytania 2100. Co osłaniamy tym przedmiotem? Jak się nazywa czapka? Poduszka. To jest poszewka na Jaśka. Na pewno? No nie, na pewno mnie się tak wydaje. Pokrowiec na czajnik? Czy kiedyś w Polsce naprawdę było... Nie, Boże! Ja pierdzielę i ty się kłócisz teraz, że nie możesz mieszkania kupić. Ty w dupę, za dużo w dupie masz, cię zaraz zbije kijem. Ludzie kiedyś byli tacy biedni, że czajnik chowali pod pokrowcem. Ty w dupę, nieudaczniku pieprzony, doceniaj to, co masz, bo to stracisz. Ja też wygląda. Nie, powiedz. Niewiele mam do stracenia. Jesteśmy gotowi? Nadal tak robisz? To z czego ty masz ten czajnik? I nasza odpowiedź jest to pokrowiec na czajnik do utrzymywania ciepła. Tak czy nie? Tak. 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 Boże. Boże. Niesamowite to jest. W ten sposób? I cały dzień trzyma nam ciepło. Pokrowiec na czajnik. W tej chwili prowadzą żółci 6200 zł, zieloni 4600, niebiescy 4000. Twój stary w tym piwo chowa? 200 zł. Zanim wylosuję kolejną kategorię, krótka przerwa na reklamy i potem wracamy do Państwa. To jest termos, jak termosów nie mieli. Jesteśmy w pierwszym etapie, a ja losuję kolejną kategorię. Przed nami jeszcze 7 pytań gadasz w tym etapie.
O. Anatomia. Nie, człowieka. Ale to było naprawdę porypane, że te trzymali w tym czajnik. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Anatomia 300. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 600. Drugi raz, no. Ale noga się może powinąć do dwóch razy, to nadal nic nie znaczy. Ja kibicuję kobietom dalej. 700. Żółci. Zieloni. Tak. Mam 1000 żółtych. Tak. 1000 po raz. Tak. Drugi. I słucham zielonych i niebieskich. 1000 po raz. Śmiało. Zieloni 1200. 1200. Niebiescy 1300. Kto na więcej? Kto na więcej? 1300 po raz drugi. 1300 po raz. Zieloni 1400. 1400. Po raz pierwszy. Zieloni odpadną na pewno. Ktoś na więcej. I się nie nadają. Mam 1500 od niebieskich. I to jest po raz drugi. I 1500 po raz. Ty piszesz. Kto na więcej? Żółci, żółci. Zieloni 1600. 1600. Mam 1600 od zielonych i to jest 1600 po raz drugi. Widzę, że pan Radosław się zastanawia. Niebieski 1700. Mam 1700. 1700 po raz drugi. Co na to pan Krzysztof? A czemu kobiety nie grają? Dały 1000. Nie powie. 1700 po raz trzeci. Sprzedane. Czemu nie grają? Niebieski jest najlepszy z anatomii. Myślę, że obie panie, bo jedna u progu matury, druga po maturze. Dobrze, oby to wystarczyło w puli tego pytania. Czyli się w sumie każdy nadaje, no. Bo jedni są przed, a drudzy po, no. Nie da się być w środku. Jak piszesz, to jesteś w środku, no. Ale tu coś, no tak. 4300 zł. Jak nazywają się gruczoły wydzielające adrenalinę? Odpowiadam, to gruczoły nadnercza. I szkoła średnia wystarczyła. Świetnie. Ale nie moja. Sadgę. W tej chwili prowadzą Sadgę. 6800, potem żółci 5200, a potem zieloni 3000. Przed nami 6 pytań. Graliście w Borderlands? Ja grałem kiedyś w Borderlands. To jest taka komiksowa gra. Taka grafika. Strzelanka. Kategoria. Powaga. Polski. Powaga, panowie. Kazimierz Wielki. Powaga. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Zieloni 800. Zieloni 800, od razu 800 zł. Ty, dobra, zieloni. Co na to niebiescy? Co na to żółci? Mam 900, coś na 1000, 900 po raz drugi i... Zieloni 1000. Zieloni 1000. 1000 po raz drugi, kto da więcej? Niebiescy 1100. Niebiescy 1100. A żółci? Mam 1200 od zielonych najpierw, 1200 po raz drugi, żółci 1300 po raz pierwszy, 1300 po raz drugi. Niebiescy 1500. Niebiescy 1500. 1500 po raz drugi i 300. No grajcie, dałyście 1300 i miniecie brawo w dupę. To po co dałyście? 1800 po raz drugi i niebiescy. Niebiescy 1900. Mam 1900, dostanę 2, czy nie? No dokładaj w dupę, bo nie popierdzę. Zieloni 2000. Mam 2. To jest 2. Łop leci na emulatorze głosu. Słucham niebiescy. Niebiescy 200. Mam 200. 200 po raz drugi, czy dostanę więcej niż 200? Słucham. Zieloni 2200. 2200. 2200 po raz drugi. I czy dostanę więcej? Słucham niebieski. Niebiescy 2,5. Mam 2,5. No teraz żółci wabank. Wabank, wabank, wabank. Zieloni po raz. Słucham. Zieloni 2600. Mam 2600. Niebiescy. Niebiescy 2800. Mam 2800. Wabank zieloni, bo odpadniecie zaraz. 2800 po raz. Panie Krzysztofie? Wabank. 2800 po raz. Nie, dobra, jak oni się dostaną, oni przegrają z tymi kretyńskimi mistrzami, bo oni w dupę są jacyś ułomni, zaraz mnie popieprzy. Przecież i byś im takie fory dawał. Zieloni zdecydowali się postawić wszystko na jedną kartę, zagrali wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, na ich koncie będzie 7100 zł. A czemu kobiety dały 1300 i nie grały? Jeżeli... Odpowiedzą błędnie, ja im kibicuję, pamiętaj. Grę ze stanem konta 0. Zagrywka ryzykowna, a może się opłaci. Którym krajem władał Stefan Batory przed koronacją... Dobra, jakiś tam Siedmiogród, jak to się nazywa? Czarnogóra w dupę? Był taki dziwny kraj z dziwną nazwą. Coś takiego. W Polsce. Ziemnogórski. Z
za siedmiogórogród. No nie o to chodzi w dupę Szreku za ten tak. Naprawdę był taki kraj. Będzie odpowiadał Andrzej. Proszę bardzo. To był książę Siedmiogrodzki. Ja powiem w ten sposób, że w sumie najsłynniejszym ziomkiem był Dracula z Siedmiogrodu, tak! I co? I co? Zieloni 700, potem niebiescy 4000. To jest Rumunia dzisiejsza, może tak być. I tylko 100 zł mniej od niebieskich. Żółci 3900. Jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Wszystko jest możliwe. No naprawdę Shrek też istnieje, wy co nie wierzycie? Naprawdę istnieje Shrek. Pisz sobie w internet. Conan, ten. Zmieńmy ten temat. Tym razem historia powszechna. Dobra, historia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zaczynamy, słucham. Zielone 400. Zieloni 400. Słucham państwa dalej. Kto da więcej? Żółci 500. Żółci 500. Dobra, żółci. Znaczy żółta. 600 po raz drugi. Kto da więcej? 600 po raz. Pan Krzysztof odłożył kartkę. Trzeci. Sprzedamy. Puli tego pytania 1500 zł. Historia powszechna. Tak. Tak, jeżwalno. Jak nazywał się wielki wezyr turecki, który dowodził... Kurde, to jest znane. Jak on się nazywał? To jest mega znane. Jak on się nazywał? Oblężeniem Wiednia w 1683 roku. Kara Mustafa. Chyba ta. Powiadam, Kara Mustafa. Tak jest! Tu ten mamon. Inaczej zwany Mustafa Pasza, co oznacza również czarny Mustafa. Doskonale. 1500 zł przechodzi na konto niebieskich i w tej chwili wciąż no, dziadek ładnie z historii leci. Chcę być jak on, jak będę 4900, potem miał 100 tysięcy lat. Cztery pytania do zakończenia pierwszego etapu. Losuję. Rukaszy, no, on się znał na historii. Kategoria Światowa Muzyka. Nienawidzę muzykowa. Tej kategorii. Tylko sport gorszy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, kto da więcej? 300 po raz drugi. Rzuci 400 niebiescy. Ty kobiety to wezmą. Drugi i 400 po raz. Zieloni 500. 500, mam 500, 500 po raz drugi. No graj, graj, graj. Rzuci 600. Mam 600 od żółtych. 600 po raz drugi, mam od zielonych. Słucham państwa. Zieloni 700. Mam 700. Jak on się wygina. Drugi i co na to rzuci lub niebiescy. Graj. 700 po raz trzeci. Ja pierdzielę, ty, ja im kibicuję, mnie chyba popieprzyło. Udzielam upomnienia niebieskim za pasywność w licytacji. Kolejne tak, upomnienie to już Indianin, będzie pieniężne. Pytanie, wylicytowali zieloni, 1500 zł w puli. Z którego kraju pochodzi saksofonista i kompozytor Jan Garbarek? No to jest Radom Bruce chyba, Garbarek. Saksofonista. Czyli? Tylko Polska. No na pewno nie Polska, bo to by było zbyt proste, no. To na pewno nie jest Polska. Skąd to może być, widzowie? Czechosłowacja? Austro-Węgry. Odpowiadamy. Nie jesteśmy pewni do końca, ale sądzimy, że to jest... że pochodzi z Polski. Mistrzowie? Z Polski. A niebiescy, którzy nie chcieli Norwegii. Słucham? Z Norwegii. I niebiescy mieliby rację. Norwegii. Ci mistrzowie pokazali właśnie, że fartem się tu dostali. I pogromca mitów, jak pewnie powiedział. Nie, jeszcze raz to zobaczmy. Mistrzowie? Z Polski. A niebiescy, którzy nic nie licytowali? Norwegii. Słucham? Ja pierdzielę. Norwegii. Nie no, przecież to byłoby zbyt proste jak z Polski. To specjalnie jest taki totalny bait. Muszę zapytać, dlaczego państwo nie licytowali? Jako jedyni wiedzieliście, że ten awangardowy kompozytor muzyki jazzowej pochodzi z Norwegii. Pan Stanisław stwierdził, że to nie jest jego dziedzina, ale jak widać, wszystkie dziedziny są jego.
Tak, no to grajcie, zacznijcie grać. Dla Anglu może tak być. Łukaszu, no tak. Tak było, no. Kategoria film polski. Ujo. Będzie trudna. W puli z poprzedniego pytania od razu 2002 rok. W tej chwili takie filmy były. 200 zł do licytacji. Słucham państwa dalej. Zieloni 400. Zieloni 400, niebiescy 500 rzuci. Rzuci 600. Kto da więcej? 600 po raz drugi. Czy ktoś da więcej? Zieloni? 800. 3000 w puli oni zapomnieli? Kto da więcej? No grać. Co na to zieloni, bo widzę pan podnosi rękę. Mam 1100, to jest 1100 po raz drugi, rzuci 1200, 1200 po raz drugi, niebieski 1300, po raz pierwszy. Chyba jak kobiety do domu z zerem pójdą, to będzie chyba bitka. Mam 1400 żółtych, 1400 po raz drugi, niebiescy. 1500. Mam 1500 i od razu grać. 1500 po raz drugi, 1500 po raz... No graj! 1600. Mam 1600 od żółtych, 1600 po raz drugi i 1600 po raz... 1700. Mam 1700 od niebieskich i od razu... Graj! 1700 po raz drugi, 1800. Od żółtych 1800. Dobrze. Wabank jak coś zara. I po raz 1800. Mam dwa. Wabank, 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 wabank. To jest po raz drugi, po raz... Rzuci 200. Mam 200 od żółtych. Kto da więcej? Czy niebiescy dadzą więcej? 200 po raz drugi. 3000. Mam 3. Od ja pierdzielę. Szkoda ryja szczępić, do domu wypieprzajcie już. Po raz drugi, czy ktoś da więcej? Widzę, że rzuci już nie zieloni. Mówię wabank. Krzyczę na monitor, to nie słyszy. Nie słucha mnie. Niebiescy ruszyli do szturmu. Tak mogę skomentować tę akcję. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie. Ale niebiescy serio ładnie zagrali, nie? Obejmą prowadzenie w grze. Jak nazywa się odtwórca roli majora Hubala z filmu Bogdana Poręby? Ryszard? Suchodolski chyba. Filipski. To ja bym. Ryszard Filipski. Tak jest. Odpowiadam, Ryszard Filipski. Mistrzowie biją brawo? I słusznie, Ryszard Filipski. To kobiety mają 7 stóp. A, chyba na zero. Odpowiedź pana Stanisława, panie Rosławie. Pan Stanisław, już patrzę, mechanik samochodowy z Krynicy, wie bardzo dużo. Z jakich dziedzin jeszcze będzie pan wspierał swoją drużynę, bo już no dwie to, znamy. Bo minut to zależy, co wylosujemy. Za chwilę to panu powiem, tylko jeszcze przypomnę stan kont. Rzeczywiście teraz objęli prowadzenie niebiescy. Dobra, niebieskim kibicuję. Pieprzyć żółta. Zieloni 4900 i panie żółte, tylko 700 zł. Za chwilę zaspokoję ciekawość pana Stanisława i podam następną kategorię. Chciała PZ. Jeszcze dwa pytania. Witam. Pierwszy etap. Ja im kibicowałem. Kategoria geografia świata. Może być git. Zobaczymy. Witam Lubel. Rozpoczynam licytację. Lubej. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy 300. Rzuci wabank. Rzuci wabank. Sprzedaj. Do domu idźcie. Zerem najlepiej. Żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 1200 zł. Co a jeżeli nie, to w tym już momencie zakończą grę. Jak nazywa się największy półwysep w Europie? Jak to się... Boże, ja wszystko gadam jak. A jakiś Indo? Nie, czy mnie porypało? Nie. Jak skandynawski? Iberyjski! O! O! Nie. Proszę bardzo. Odpowiadamy, półwysep skandynawski. Co na to pan Stanisław? Zgadza się. Tak jest! Skandynawski! Fartem powiedziałeś, pieprzyć. Żółci zarobili trochę pieniędzy, mają 1200 zł. Masz iberyjski swój debilu. Po środku są zieloni. To dalej, idź się ciesz z żółtymi. Idź się z nimi ciesz. Idź się ciesz, fajny złotych. Team, pasujecie do siebie. Bruda się. Ostatniej kategorii w pierwszym etapie. Przepraszam. No muszę powiedzieć, że
Mimo, że nie licytowali tej kategorii, to pan Stanisław się ucieszy. Światowa muzyka rozrywkowa. Nie no, szkoda ryja szczępić, widzowie. Serio, myślałem, że co innego, wiecie? Jestem z tego sama. On chciał wszystkich, ale zieloni... Nie, już nie, on grał 400 zł za... Aż mnie łeb rozwolał, ja... 4700 zł! Sprzedane! Od razu mówię, dlaczego sprzedałem za 4700, no po prostu. Przelicytowali wszystkich, ponieważ... Jak kobiety wezmą kolejne pytanie i wygrają... To co wtedy napiszesz? No co napiszesz? Żółci mają 1200 zł, więc nie mogliby przelicytować, a zieloni dokładnie 4700 zł. Tak więc w tym momencie prawo odpowiedzi będą mieli niebiescy, którzy ostatnie? Zaryzykowali tutaj dużo swoich pieniędzy. A. W puli tego pytania 5100 zł. To luj. Która wokalistka wylansowała przebój Whenever, Wherever? Shakira. Odpowiadam, Shakira. Takie! Dobra. W końcu raz łatwe dali, bo baba śpiewa 50 lat, to mam prawo ją znać. A nie 50 lat temu. Proszę państwa, to właściwie można powiedzieć, była zagrywka przez pomyłkę. Tylko jak to płaci. Pieprzyli to bardzo gówniano w sumie. Słuchasz? To w jakimś filmie chyba było. Billboardę 5 zł, siema dziadku, nie polecam mielonych z kiślem. Lekko susi, dzięki. Ryzykowna ga, pan Radosław nie policzył 200 zł, które wchodzą na początku licytacji i zaryzykował tak bardzo, zaryzykował właściwie być albo nie być swojej drużyny, ale opłaciło się. Macie 9500. A czy no wygrali niby, wygrali, ale... Ten Stanisław jest niezły, nie? Zieloni również zarobili pieniądze w awanturze o kasę. Dziękujemy państwu bardzo, wygrali u nas państwo 4,5 tysiąca złotych. Kisiel będzie w majtach po tym jedzonku. Na żółtych kończy grę, mając 1000 zł na koncie. To był pierwszy etap, za chwilę spotkamy się w finale. Ja im kibicowałem, wstyd. 9,5 ile na dziś warte? Wtedy minimalna na łapę to było 600 coś złotych. 700 brutto było. Niebiescy wchodzą do finału mając 9,5 tysiąca złotych. Może nawet no nie. No i cóż, tak, obserwując waszą grę, to mogę powiedzieć, że waszym czarnym koniem w pierwszym etapie był pan no, Stanisław. No, poczekać. To by więcej mieli. Geografia, historia, polityka, politycy, takie dzieje najnowsze, coś takiego. Panie Radosławie, jaka będzie ej, taktyka? Ej, Stanisław, w porządku, taktyka oby wygrali. Taka, będziemy grać, żeby wygrać, w myśl zasady, bij mistrza. Powodzenia. Co to za zasada? Gotowi. Gotowi. Mistrzowie gotowi? Gotowi. No to losujemy. Za 300 bum. No mógł podbijać, a potem się wpieprzyć blokadą. Zanim przeczytam kategorię, powiem. Stan konta niebieskich to 9,5 tysiąca złotych, a mistrzów 8300. Ja niebieskim kibicuję, w porządku nawet są w porównaniu do dupę mistrzów. Programu. Wylosowana kategoria to historia sztuki. Ej, czarne skrzynka ani razu nie było. Ani razu. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. Kto na więcej? Mistrzowie? Ty mistrzowie już wygrywają na sam start. Po raz drugi, co na to niebiescy 500 pas. Po raz pas trzeci. Co da? Black Blue, może tak być. Dlaczego pan nie licytował wyżej? Ma pan dwie maturzystki w grupie. Po konsultacji zdecydowaliśmy się odpuścić to pytanie. Pan Stanisław też tak radził? Tak. Pytanie dla mistrza. Stanisław to prawdziwy szef. Jak brzmi tytuł autora rzeźby pod tytułem Żelazne organy? Odpowiedź. Nie, nic nam to nie da, nie kupujmy. Nic mi to nie da. Kasior. To? Jakie jest to
Hasiok? Odpowiadamy. Kolega Radek. Proszę bardzo. Michał Anioł Błonorodki. Patrzę na niebieskich i mam wrażenie, że pan Radosław bardzo żałuje, że nie licytował. Czy tak? Oczywiście. Odpowiedź już padła ze strony pana Stanisława. Panie Stanisławie? No Hasior. Pierwszy to jest pierwszy w Polsce pomnik dźwiękowy. Wiatr wydobywa z niego dźwięki. Władysław Hasior. Ty Stanisław, jakie oro. Hasiok. Dobra, Stanisław, do puli następnego oro. Pytania przychodzi 900 zł. Panie Stanisławie, kiedy pytałem pana, z jakich dziedzin jeszcze będzie pan pomocny, nie powiedział pan historia sztuki. Dlaczego pan to ukrył? Ukrył. W życiowej szansie był facet, który powiedział, może wymienię, których nie znam. No i odpadł na pierwszym pytaniu. Hop do przodu był i dostał listwę. Proszę bardzo, przed nami jeszcze 7 pytań do zakończenia finału. Ciekawy jestem, jak to będzie z tym Stanisławem. Raczej wygrają, nie? W tej chwili prowadzą niebiescy, mają 9100 zł i drużyna mistrzów 7800. A kategoria... No nie wiem, czy zainteresuje na przykład pana Stanisława. Polska muzyka rozrywkowa. A ja rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Chyba tak, Rukasze, no. Mistrzowie 2000. 2000. O, licytujcie, licytujcie, licytujcie. Bardzo duże przebicie, niebiescy. Niebiescy 200. 200 za to mistrzowie, mam 200 po mistrzowie raz. Mistrzowie banki do domu. 200 po raz. Mam 2,5. 2,5 od mistrzów. To było po raz pierwszy, jest już po raz drugi i... 2,700. Mam 2,700. 2,700 po raz drugi, co na to mistrzowie? 2,900. Mam 2,900. Niebiescy? 3,000. Mam 3. Ty. To jest decydująca runda w sumie. 3200. Mam 3200, niebiescy. 3400. Mam 3400. Blokada jakaś zara? Mistrzom na koła? Co na to niebiescy? 3600 po raz drugi i... 3700. Mam 3700, co na to mistrzowie? 3700 po raz drugi, słucham jeszcze mistrzów. 4000. Mam 4! I to jest 4 po raz drugi i... 4500. Jo pierdziele, będzie wabanki do domu. 4,5 po raz. Dobra, ci mistrzowie się liczą i liczą. Pan Radosław namówił pana na licytację. Dlaczego pan nie zalicytował? Nie zdążył. Długo się pan przegapił, pan. Długo się pan zastanawiał. Ale dlatego mówiłem, że są gówno i tu fartem są. Kosztowało ich to pieprzonym fartem. Ale uwaga, w puli tego pytania aż 9400 złotych. Ja mistrzów. Polska muzyka rozrywkowa. No ja rozumiem, że dwie panie maturzystki to na pewno są na bieżąco. Pewnie pan Radosław także, tak? A pan Stanisław? Jak najbardziej. Też, no to... Stasiu, to dawaj. Z którym aktorem Justyna Steczkowska nagrała płytę Mów do mnie jeszcze? Jacy aktorzy wtedy byli? A więc tak. Cezary Pazura, Bogusław Linda. Ci dwaj. Bogusław Linda i Luj. Odpowiadam, Żebrowski. Co na to mistrzowie? Mnie się wydaje, że z Michałem Żebrowskim. A jaka byłaby inna odpowiedź niebieskich? Z jakim aktorem? Z którym ja bym Żebrowski grała. Z Pawłem Delongiem. Paweł Delong? Co to jest? Paweł Delong. Co to za aktor, ty? Znasz go? Czy on grał? Delord? Proszę państwa, do puli następnego pytania przechodzą pieniądze. 9400 zł. Będzie osoba czy... No ale... Losuję jeszcze 6 pytań. Za mało, no. Nic grał poza tym? Prowadzą niebiescy, mają 4600 zł. Ty, duża pula, będzie wabank? 800, a wylosowana kategoria to biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa.
400. Niebiescy 400, mistrzowie? 500. 500, niebiescy? Co jest? 600, mistrzowie? 600 po raz drugi i 600 po raz... 700. Mam 700. 800. No ci mistrzowie są anemicy. 800 po raz drugi, 800 900. Po raz... Mam 900, to mistrzowie? Mam 1000. Wabank ktoś! Co na to mistrzowie? 1000 po raz trzeci. Ja pierdzielę, ci mistrzowie są tacy tępi w dupę. Boże, jak oni się tu dostali? Nawet trochę się dziwię, że... To jest walka już o wszystko dosłownie. ...odpuścili licytację, ponieważ w puli tylko tego jednego pytania mam 11 300 zł. Ładnie, Capix. Ja też się długo kupię, będę grał. ...rośliny motylkowe pobierają z atmosfery za pośrednictwem bakterii brodawkowych. Azot, trzece? Co to są rośliny motylkowe? Daj przykład ktoś takiej rośliny. Groch, fasola. Proszę bardzo. 2000. Może 1000? Ostatecznie 1600. Za taniej jest sprzęt. 1300. 1600 to było moje ostatnie słowo. Nie, no to już będzie do równego rachunku 1500. Do równego to jest właśnie 1600. I to jest moje ostatnie słowo. Czy biorą państwo odpowiedź? Proszę bardzo. Szarpaninka. Dzięki, Capix. Dobrze mówisz. Jeden jest dobry. Tlen. Jest azot. Azot. Wodór. Odpowiadamy. Azot. A kto miał taki pomysł? Pani Agata? No to był dobry pomysł. Azot! Ja pierdzielę. Ale mi straszy. Ładnie. Ale dużo widzów wiedziało na czacie. Mądrzy jesteście. Bardzo duża kwota trafiła na konto niebieskich. W tej chwili... Ładnie goni, ładnie. Dużą różnicą. Którą mają na koncie część? 13 300 zł. Mistrzowie 2900. Prawda, Skyler. Przed nami jeszcze 5 pytań. Trzeba walczyć. Wiem, bo mówiłem wodór. Aha. Inżynier. Nie przejmuj się, ja nic nie powiedziałem. Kategoria geografia Polski. O Jezus Maria. Rozpoczynam licytację. Będzie trudne chyba. Od każdej drużyny i słucham państwa. 300 niebiescy. 300. Pas, mistrzowie? Pas. 1000. 1000 niebiescy. 1000 po raz drugi. 1200. Ej, oni ich chcą wydoić do zera. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 1200 po raz. Wabank. Mistrzowie, wabank. Prajgę z zerem do domu. Prajgę z zerem do domu. Nienawidzę ich. Musieli ruszyć do ataku, żeby zachować swoją pozycję. Zagrali wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 4100 zł na koncie. Jeżeli nieprawidłowo, to zakończą grę. I nowymi mistrzami będzie dzisiejsza drużyna niebieskich. Stasiu mistrzem. Pytanie tuż po reklamach. Zostańcie z nami. I tak nie wygrają, ale coś tam mogą ugrać jeszcze albo wyjść na zero. Jaki bazal będzie? Bardzo emocjonujący moment gry. Jaki? Mistrzowie grają wabank. W tej chwili stan ich konta to 2900 zł. Stan konta niebieskich to 13 300. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą grali dalej. Jeżeli nieprawidłowo, to w tym momencie odejdą z gry i będziemy mieli już nowych mistrzów. Dlaczego tego turnieju już nie ma? 100 zł. Nie wiem. Kategoria chyba się Ibisza pytali, ale co powiedział, nie pamiętam. Którego miasta dzielnicami są Bałty? Ja pierdziele, ty, to idealne pytanie dla mnie. Ja bym tam wygrał każde pieniądze. Łódź. I Chojny. Łódź. Odpowiadamy, Łódź. Co na to niebiescy? Tak jest, Łódź. Ty, ale to jest... Ty, to nie było w sumie proste, bo jakby zapytali jakieś dzielnice, powiedzmy, z Krakowa, to ja bym nic nie powiedział. Jestem Żydem
więc się chcę kurwa wzbogacić. W sensie nie wiedziałbym, że to jest z Krakowa. Jamal jakieś. Łowca rowerów dał na Goliborde 5 zł. Widzowie, pamiętajcie, żeby dziś wysyłać donate, bo jutro przez bitą śmietankę wszystko pójdzie na jakieś nikomu niepotrzebne biedne dzieci. Co ty piszesz? Nie pisz tak. Nie pisz tak brzydko. Każdy jest równy. 4100 zł na koncie mistrzów. Niebiescy mają 12 100. Jeszcze 4 pytania dzielą nas do zakończenia finału. No ja gratuluję mistrzom, co gratuluję determinacji. A jutro mi ta świetanka będzie oglądana, tak. Postawili wszystko i są z nami dalej. Dobra, pokaż. Historia sztuki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300, niebiescy. 300, mistrzowie? 400. 400, niebiescy? Niebiescy 500. 500, mistrzowie? Po co oni jeszcze o to grają? 500 drugi i 500 600 po raz. Niebiescy. Mam już 500 od niebieskich, 500 po raz. Pas. Trzeci, sprzedane. Dobrze, dzięki. Wydoją ile się da. Panie Radosławie, no zasady są takie, że nie można samego siebie przelicytować. Tak, tak. 900 zł można. W puli. I pytanie z historii sztuki. Niebiescy odpowiadają. Co oznacza słowo pinksit? Umieszczane często przy podpisie malarza. Co oznacza słowo pinksit? Często przy podpisie malarza. Plagiat. Prosimy o podpowiedź. Często przy podpisie? Plagiat? Czekaj, jak? Czyli wszystko jest splagiatowane na świecie? Bo jest częste. Bardzo proszę. 200 zł i nie targujemy się. Proszę bardzo, 4 warianty podpowiedzi. Jedna podpowiedź jest prawidłowa. Pinksit znaczy namalował. Namalował, o! Odebrał. Zamówił. Nie, no to namalował tylko. Wiesz, oni tego nie sprzedawali. Odpowiadamy, namalował. A kto to powiedział? Pan Stanisław. Panie Stanisławie, tak jest! Plagiat. Wszystkie obrazy na świecie to plagiat. Sadge. Ja nawet nie wiedziałem, że podpowiedziałem im. Ale brawa za intuicję. Na koncie niebieskich 12 300, na koncie mistrzów 3700 zł. 3 pytania do zakończenia finału. Nawet brewka nie tykła. No. Kategoria 1 na 1. Nowa kategoria, widzowie. W tej sytuacji będzie drużyny bitka? Wybierają swojego reprezentanta, który zmierzy się w pojedynku 1 na 1. Bardzo proszę. Bitka, bitka. Przedstawicielem niebieskich jest Agata. A dlaczego nie pan Stanisław, panie Radosławie? Pan Stanisław zostaje na wszelki wypadek. Będzie wspierał tu. Proszę pani, panią, pani Agato. A jak wygląda sytuacja u mistrzów, panie Przemysławie? Wybieramy Edytę. Dlaczego, panie Przemysławie? Bo jest najgorsza. Najbardziej ogólna wiedza. Proszę bardzo, panie Edyta. Zobaczą panie kategorie pytań przewidziane do rozgrywki 1 na 1, a ja obiecuję, że znikną te, których nie lubicie. Kobiece 1v1, widzowie. Historia powszechna, film polski, fizyka, motoryzacja, piłka nożna, biologia, muzyka klasyczna. Pani Agato, jakiej dyscypliny pani nie lubi? Historia powszechna. Obiecuję, że nie będzie historii powszechnej. Pani Edyto, a pani z czego nie czuje się specjalnie dobra? Biologia. Na pewno w takim razie biologii nie będzie. Pani Agato, a z tych, co zostały, to której by pani nie chciała? Piłkę nożną. Kasujemy piłkę nożną, nie będzie jej. A pani Edyto, której z tych czterech pani nie lubi? Fizyka. Nie będzie fizyki, nie ma sprawy. Film polski zostanie. Pani Agato, a z tych trzech, to której by pani nie chciała? Muzyka klasyczna. Nie będzie muzyki klasycznej. A jeżeli mamy film polski, motoryzację, pani Edyto, to wolałaby pani z której nie odpowiadać? Zaryzykowałabym z motoryzacji, ale jednak nie, skreślimy. No to nie będzie motoryzacji, nie ma sprawy. Kategoria film polski. Dobra. Za chwilę przeczytam pytanie z filmu polskiego. Ta z pań, która zna odpowiedź, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, zabiera to, co jest w puli,
a w puli mam 1000 zł po 500 od każdej drużyny. To może być. Siada na miejsce, druga z pań siada na ławce rezerwowej. Pancerni? Nie, to serial. Sytuacja jest odwrotna. Stawka większa niż... Nie, to też serial. Kto wie naciska? Same seriale. W którym kraju rozgrywa się akcja filmu Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście? Jezus Maria, w dupę. Co to są w dupę za pytania? Widzę, że podobnie myślimy. Saragosa, Sara... Dobra, zastanówmy się. Saragosa, powiedz to parę razy. Saragosa. Jak to brzmi? Saragosa. Izrael. Japonia? Ej. Jeszcze 20 sekund. To jest klub w Hiszpanii? 10. Piłkarski? Co ty gadasz? Czas minął. Panie nie odpowiedziały. Niestety obie panie muszą wędrować na ławkę rezerwowych. Drużyny będą grały teraz Real Saragosa jest klub? A pieniądze zostają klub? W puli. No jakie jest odpowiedź, powiedz? Hiszpania, serio? No i teraz chciałem zapytać drużynę mistrzów. Kto z was by wiedział? Hiszpanii. Że w Hiszpanii. I mieliby rację, w Hiszpanii. Ty jest drużyna Real Saragosa? Aha. W puli do następnego pytania przechodzi 1000 zł i jeszcze dwa przed pytania. Przed losowaniem chcielibyśmy wykupić naszego zawodnika. Mogą państwo wykupić zawodnika? O! A na ile wyceniacie panią Edytę? Ona jest bezcenna, więc 100 zł możemy ją... Na 3200. Boże, on to powiedział serio. Nie, ale nie. No to skończycie grę w tym momencie. No więc jakim towarzystwie? Trudno. Ale wróci nie. Do nas. Czy taka jest... Nie, naprawdę, pójdę i mu wybiję zęby zaraz w GTA. Grę w tym momencie. No więc jakim towarzystwie? Trudno. Ale wróci nie. Do nas. Ty, to jest typowy sy i... Wiesz co dalej? Nie. Czy taka jest decyzja? Nie. Nie. Wyceniamy na 3200, proponujemy 200. 200 zł. Dobrze wybrnął. Sigma. A niebiescy nie chcą wykupić, pani Agaty? A my proponujemy tyle samo. Nasza zawodniczka jest bezcenna, ale też za 200. Skoro mistrzowie za 200, to my też za 200. Dobrze mówi. Ale ja muszę powiedzieć, że zgodnie z regulaminem mogą państwo próbować wykupić osoby z ławki rezerwowych w każdej chwili, więc może poczekajmy na losowanie. Czy wolicie teraz? My wolimy teraz. Czyli jaka jest panów propozycja? 600. Może zróbmy tak. Po 1000 zł. Bierzemy. Niebiescy biorą, tak? Za 1000 zł jest wykupiona pani Agata. A co na to mistrzowie? Tak? Proszę bardzo. Wykupiona za 1000 zł. Pani Edyta, obie drużyny będą grały teraz w pełnym składzie. Boże, co oni są głupi. Losujemy, przed nami tylko dwa pytania do zakończenia. Kupili typiary, które nie znały odpowiedzi na najprostsze pytanie, na które ja bym odpowiedział, jakby mnie w środku na co obudzili. Rozumiesz to? Kategoria czarna skrzynia. Po raz pierwszy taka kategoria została wylosowana w awanturze o kasę. Czarna skrzynia. Czarną skrzynię licytujemy tak jak pytanie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Ja tylko powiem, że w czarnej skrzyni może być, nie wiem, złotówka, jakaś inna kwota pieniędzy. Mogą być nawet kluczyki od samochodu. Nie wiemy, co jest w środku. Po prostu licytujemy w ciemno. Gówno. I słucham państwa. Waba. Mistrzowie, waba! No i tak by nie wygrali w sumie, no. Szczerze i tak by nie wygrali. Tak?
mężowie po prostu zapłacili. Ciekawe, co będzie. Zaczęto skrzynię wszystko, co ziemniaki? Mieli na koncie. Mieli na koncie 2200 zł. Drogo za kilo. Co to oznacza, że stają się właścicielami tego, co jest w czarnej skrzyni. I nie zobaczymy już was w Loży Mistrzów w następnym programie. Natomiast ze stanem konta 10 600 zł jako mistrzowie do następnego programu przechodzą niebiescy. No i git. Stanisław teraz 200 odcinków leci na plecach drużyna jego i git. Co będzie w tej? Nam jeszcze do wyjaśnienia jedna zagadka w tym programie. Otóż mistrzowie zapłacili 2200 zł za czarną skrzynię. 4 mieszkania. Co musimy pisać? Zobaczyć, co w niej się znajduje. Stupę mieszkania. Słuchówka. Dwa albo. Cztery, każdy ma 4 złote. Jest koperta. Ty wygrali pieniądze jakieś? W kopercie są pieniądze. A te pieniądze to 10 tysięcy złotych. Ty! Pomnożyli pieniądze. Nice. Nice. Ładnie. Ale i tak ich pieprzyć. Dobra gra. W następnym programie spotkamy w Loży Mistrzów dzisiejszą grupę niebieskich. Gratulacje. Mnożnik X5. Wystąpić w awanturze o kasę. Czekamy na SMS-y. Dobry odcinek. Ciekawe dokąd... Ej, nie dali montażu tego. Najlepszych momentów mistrzów. Sadgę dla nich. I nazwisko. Do zobaczenia. Nie mieli? Jak nie mieli najlepszych momentów? Teraz czarną skrzynkę wylosowali. Powinno to być zmontowane. Nie laścik, idziemy. A jakież te emocje były podczas pojedynku? Ależ się te panie rzucały do udzielenia odpowiedzi. Był też gościu próbujący przelicytować samego siebie. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...